Nie każdy kujon zasługuje na miano najlepszego. By zyskać tytuł pierwszego wśród pierwszych, nie wystarczą godziny spędzone nad książkami. Trzeba wykazać się jeszcze zaangażowaniem i szeregiem osiągnięć. Warto jednak, bo oprócz zaszczytów można także zdobyć samochód. 17 listopada w Warszawie spośród zwycięzców regionalnych finałów konkursu Primus Inter Pares, czyli na najlepszego studenta RP, wyłoniony zostanie Żak, który zyska takie miano w skali ogólnopolskiej. To już 40. edycja konkursu, tym razem jednak wyjątkowa, bo odświeżona. W tym roku bowiem mogli się do niego zgłosić także studenci uczelni prywatnych. Warunek uczestnictwa średnia 4,53 i osiągnięcia oraz chęć wypełnienia bardzo długiego formularza. Niestety biurokracja, ale musimy wiedzieć, że są to naprawdę najlepsi z najlepszych. Żacy musieli udowodnić, że angażują się w życie akademickie i nie szkoda im czasu, by poświęcić go dla innych. Poza olśniewającymi wynikami w nauce liczy się bowiem także aktywność poza studiami. Czasami zdarzało się, że ktoś miał 3 kierunki, ale nie robił nic innego. Bierzemy pod uwagę udział w organizacjach studenckich, w kołach naukowych, jak i również przewodnictwo w danych kołach, czy wyjazdy zagraniczne i naukowe i ogólnopolskie tutaj na konferencjach. Wrocławskie uczelnie będzie reprezentować studentka 5 roku energetyki na Politechnice Wrocławskiej, która działa w kole naukowym i samorządzie studenckim. Poza tym może pochwalić się także autorstwem 2 stanowisk wykorzystywanych w uczelnianych laboratoriach. Magda zachęca, by czas studiowania wykorzystywać możliwie najintensywniej, działając w szeregu organizacji. Oprócz tego, że jest to potem wpisać do CV, to są to niesamowite doświadczenia, które kształtują resztę życia. Pozostaje nam zatem trzymać kciuki za wrocławską studentkę, by 17 listopada na uroczystej gali okazała się tą najlepszą w całym kraju. Konkurencja jest jednak duża, bo każdego roku do konkursu aplikuje kilka tysięcy ambitnych Żaków, a w finale ogólnopolskim spotkają się ci najwybitniejsi.